Podobno mamy krowę. Chcemy go? No. Dobra, ty wszystko będziesz go torturował. Usiądź mu na twarzy. Dobrze. Dzwonię do Carbonary, przekazuję informację. Co tak? No, my będziemy go chcieli. Dawaj na przykład, to gdzie ja mam dojechać? Na Akademii Policji się... Gdzie dojechać? No właśnie, gdzie dojechać? Davidku, bo czekaj, Davida mam. Gdzie? No co? No, dojechać z Carbonara dojedzie z krową. Gdzie? No to... Daję ci GPS-a, Carbo, dobra? Okej. I my go zawiniemy tutaj, na winklu. Podnosisz teraz ręce. No nie, na luzie, na luzie. Wolni. Co k***a na luzie? Dobrowolnie chcę porozmawiać. Słuchaj. Dobrowolnie chcesz porozmawiać, krowa wysiądź. A nie wiem, czy ze mną pogadać, jeżeli chcesz. Okej, krowa. Wiem, że z d***ką pogadam, o taki facet. Posłuchaj, krowa. Mamy kwestię do przegadania. Cześć ludzi z mojej grupy. Rozmawiałem z nim o tym. No tak, ale to nie było tak, żeby z powodu. Oni mnie zranili i to mocno. Czym zranili? Heidi nazwała mnie brzydko i to nieraz. Potem mnie postrzeliła, a później jeszcze jak pojechałem z nim, z nią na bungee, żeby z nią skakać na bungee, to wyzwała psy. Okej, okay, a Rosalia? A ona mnie wyganiała z warsztatu razem z wszystkimi, a ja nic tego nie zrobiłem. Chciałem tylko posiedzieć. Okej. No dobra. Okej. Krowa przeszedł terapię strzęsową. No dobra. I go skurczyło. Opowiedz mi o terapii. Halo? No. Znalazłem coś po***go i znalazłem przy tym gościa. Bo od niego można wziąć zlecenie, ale... O, nie wiem, znaleźliście to wczoraj, bo nie było... Nie. Czekaj, zaraz daj GPS-a. Krowa, wybaczamy ci grzechy. Chcę, żeby była sztama. No dobra, może ty. Ja do nikogo nie żywię urazy po terapii. Okej. Okay. Szanuję. Mamy, Niko, robotę. Zapraszam. No to ja tylko jadę po swoje auto, bo się do was nie zmieszczę. Dobra. I ten, wyrzucę go po drodze. Chodź, co za mały. Ty, krowo. Jest jakiś chłop. Coś robi. Taki. O, pokcząt. Jadę na GPS-a. Gdzie to? Słyszę, jak się rozwalacie od frontu, od góry. Musicie wjechać tam od góry. Od góry musimy wjechać. Babo, na k***a mnie dzwonisz, jak ty gadasz, no. Halo? No gdzie jechać? Przyjedź czwórką jakąś, zaraz ci dam gipsa. O, tutaj. Dobra. Gdzie? Ej, że tu jest wejście po schodach i tam jest jakiś kurot, a ja wchodziłem tam po samochodzie. No nie p***ol! Czekaj, nie ruszajcie, nie... O co, nie gadaj, że tu jest ten! Ej, k***a. Byłem tu z kimś dosłownie co tydzień jest? Temu i mówiłem, ale za***a miejsce, że kogoś tu ukryć. O k***a! Ja chodziłem ogólnie po tych... Ty s***ło! Ja mam! Ile wziął go tych 850! W tym domu nie powinno nikogo być, masz 30 minut! To jest na mieszkania normalnie! Ile sterenu ja napisał, że tęskniłem? Ty, chłop od mieszkań normalnie! Ja nie wiem, czy na Sandy kogoś nie ma, bo jak pytałem wcześniej, czy coś nowego. Ej, ale po na miejsce, ja tu nigdy nie byłem, przysięgam, nigdy nie byłem tutaj. Co mi do Carbo? Ja tutaj wchodziłem po samochodzie. No potem ogarnąłem się z wejścia. Halo? Mamy chłopa od mieszkań, mam stare zlecenie. To daj ci piesa. Dobra. Ej, fajnie. Fajnie. Ej, ciekawe, czy ktoś to znalazł i czy policja już miała ten wezwania. Czekaj, zaraz tu Carbo przyjedzie czwórką, to pojedziemy. Czekaj. Ty, ale to co? Jak ja mam to otworzyć? Nie mam apki. No, wytrychem. Wytrychem. Samochód padł. Ty, ja jedziemy. Wszyscy czwórką, zapraszam. Ty masz na głowie. W razie czego Carbo będzie prowadził. Chodzi? Po to? Tam na górę. Górę. Tam za nami po prostu. Po tych schodkach. Dawaj. Nie, tam ja tylko ma dostęp. Dobra, jak coś to tak, David poddaje Vasqueza i mamy zakładnika, jakby policja przyjechała. A masz już HD? Dostałeś już? Tak. Instant. A ja wziąłem trackera jako pierwszy i jako pierwszy dostałem. Fajnie. Dobra, gdzie się siadamy z tej... Tutaj poddajcie się. Ja nie mogę, ja też jestem poszukiwany. Dobra, ale jak coś to damy radę. Laborant nie jest poszukiwany. Idź. Zgadza się. To poddajcie laboranta. Dobra. O k***wa. Bez apki, susek. Dobra. Daj coś. A młynek do kawy. Daj.
Daj! Mikser. Dobra, daj, daj, daj! Daj, 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 daj! Przeszukaj. Nożyce. Nożyce. Tutaj? Dobra, to jest cała. Co tu się jeszcze przeszukuje? Tam! Ja p***le dwa miksery ręczne, widzowie! Podobno handluje pan... Klamkami. No nie... Klamkami, przepraszam, klamkami, bo mi się pomyliło. No to tak, to tak, to tak, to tak. W jakiej cenie takie klamki? To do dużych okien, czy do małych? Do balkonowych, czy do zwykłych? Klamki mocne, wytrwałe i jak będzie trzeba, to nawet 60 kluczy mogę jeszcze dorzucić. Proszę, a w jakiej ocenie takie? 4,5 tysiąca, a z kluczami 5,5 tysiąc okay. Dodatkowe za 60 kluczy. 4,5 tysiąca, tak? Mm-hmm. Tak. A kiedy można umówić spotkanie? Można umówić jak najbardziej. Wie pan co? Za 20 minut, bo robota, robota, robota. Znaleźć Lombard, Timo. Wiesz co? Pojedźmy jeszcze ten, pojedźmy jeszcze, jak nikt nie przyjeżdża, to wiesz, to zobaczmy po prostu to, przetestujmy jeszcze. No, ale nie no, ja bym tak szczerze szukał, gdzie można tego sprzedawać, bo... No to prawda, tylko jeszcze chcę zobaczyć... Gdzie to jest? Tylko, że to jakieś randomowe rzeczy, nie? Ja chcę po prostu zobaczyć, czy nie będzie czegoś, wiesz, takiego... No, takiego rare, no nie? Zróbmy z dwa i zobaczymy. Ale ja wątpię, że policja na razie przyjedzie siwy. Czemu? Bo oni na warsztacie byli w tych mundurach oficjalnych, oni nie mają jakiegoś zebrania. Siema. Ja p***le, czajcie monopol! Jedno za drugim op***le. S. Speedrun, widzowie, speedrunik! Ty, a ja mam w ogóle miejsce w EQ? O k***a! Konsola podręczna! Ale sypło. Tylko to trzeba sprzedać, no, to prawda. Gdzie może być chłop od sprzedawania tego? To mnie zanęło. Chłop od sprzedawania? Na pewno gdzieś nie w mieście. I w jakimś no. Nie giga trudnym miejscu, bo... A może w tym samym? Lol. Sprawdźmy po drodze, a ja pomyślę nad robotą dla Carbonary. Ja wiem, jaką Carbonara ci zrobić robotę. Robota musi być tematyczna do ciebie, no nie? Żeby policja się mogła namierzyć. Zobaczymy, czy jest ten warsz, ten garaż taki. Wiesz, który? Jest. Jest ten garaż. Kurwa, nie ma. Nie da się to sprzedawać. Ej, dobra, mam pomysł na poddymioną akcję. Dzień dobry. Witam, ja sprawę ogłoszenia. Wciąż poszukuje pan informatyka? Tak. Pan płaci. Czego pan potrzebuje? Potrzebuję odszyfrować pendrive'a. A ile pan płaci za odszyfrowanie? No, $1000. Okej. Przemyślę i do pana zadzwonię. Dobra, okej. Ty, nie wiem, czy to nie jakiś random, kurwa. Nigdy nie wiadomo. Ksylaks? To nie ksylaks, zwy. Zróbmy to mieszkanko i pojedziemy... Dobra, zrobimy to mieszkanie. No, wiecie co, bo chcę wykorzystać to, że jest noc, no nie? Dobrze, gdzie masz? Gdzie? GPRS? Tutaj, go. Dobra, przeszukuję. Tak, witam serdecznie. A więc tak, panie Kelsie. 1500 amerykańskich dolarów i możemy przechodzić do biznesu. Ła. Dobra, przemyślę i zaraz zadzwonię. Dobrze. Czuję po głosie, że to jakiś chłop losowy. Ty, czy ja nic nie mam z tego mieszkania, tylko jakiś jeden itemek losowy? Dobra, jedź teraz na sel. Według tego warto to jeździć tu. Dobra, ale jedziemy jeszcze na stół, bo chłopaki brędzą. Na stół! Ty, jest taki nowy pracownik tego, ZS-a, w sensie ten taki Wiktor. Praktykant, Wiktor, operacyjny i on powiedział, czy Blues zawsze był taki wkurzający, jak z nimi wytrzymaliśmy, bo jemu po dwóch dniach z psycha siada. A kto to jest ten Wiktor właśnie? Operacyjny. Takie ma nazwisko, czaisz? Tak zapisałem. Czekaj, ja wziąłem zlecenie, a ja nie wziąłem zlecenia. A, bo teraz jedziemy ten. No, teraz jedziemy sprzedać. Dobra. Ale żart na Twitterze, bo o, Naomi Scott na Twitterze. Uwielbiam ją. Mimo, że jest for underground. Czemu? Bo wczoraj jak odbijali mój konwój, to wleciała do mojego auta i odjechała. Ej, czat! Typiara, ta typiara z for underground jest hitem, rozumiecie? Wczoraj no, siedzę sobie, nudzi mi się w nocy i przychodzi do sądu typiara, która chce być adwokatem, asystentką, nie? I ja do niej mówię, no, jakie ma pani aspiracje? Wiecie, może, wiecie, i oczekuję odpowiedzi typu, no teraz chcę być asystentką, ale... Chciałem być adwokatem w przyszłości, nie? A typiara do mnie tak.
Aspiracje? No, jeździłam na górniku, ale mi się znudziło, to teraz w sądzie, ale jak mnie pyknie, to pójdę na inną legalkę. Ja tak mówię do sędziego i mówię tak, ty, ale ona mi p***a na górnikiem była jeszcze chwilę temu, nie? I idę i ona mówi sędziemu głównemu, że nie dostała się, bo pracuje w For Underground i spodziewała się wyższego poziomu podoju niż dyskryminacji. A ja mówię, k***a mać, ty dopiero mi mówisz, że jeszcze 5 minut temu napisała kilofem. I ja się jej pytam o aspirację, ona mówi, no górnikiem byłam i to przez For Underground. Jezus Maria, co jest? Od tamtego czasu jest moją idolką. W ogóle, panowie, bo jest informatyk, który za 1,5K nam zdekryptuje pendrive'a. Okej, spoko. Halo? Ty, bo ja mam taki problem. Jaki? Leciutki. A kto do mnie mówi? Pan informatyk? Nie, pan co kupił dwie klamy. No, o, pan co kupił dwie klamy, no, i co dam? I chciałem 1000 ammo, no. Ale to poczekaj. Znaczy 60. No. Tego, chciałem do takiej starej rury strzelić. No, czekaj, poczekaj, zaraz, bo muszę coś sprawdzić. Sprzedaj. Usunięto. Co? Kasy nie dostałeś, no nikt nie dostaje kasy. Mówiłeś coś o krypto, skąd krypto? Krypto dostałem! Krypto dostałem! Skąd masz krypto? A wy nie macie walleta? Nie mamy. A, to ja mam. Ja mam 18 krypto, a 18 krypto to... Już wam mówię, 18 krypto to 18 tysięcy. 1 krypto to 1000. A, tu dostałem 8 tysięcy. 4 mieszkania, 8 tysięcy. Ale wiecie, dlaczego nie macie? No bo musicie ją zdobyć. Tak samo jak jest apka do włamania na mieszkania, ale ja jej też nie mam. Dobra, chodźcie. Póki jest noc. No ja ją wczoraj dostałem od chłopa. A pan spróbuje położyć broń na podłodze i jeszcze raz ją podnieść. Dzięki, działa. Proszę, 1000 dolarów za tipa. Tu wziąłem, nie? Dobra, idę. O k***a! Wiesz, gdzie mam chatę? Ostać GPS-a, k***a, nie wiem, czy widzisz. O k***a! No to niezła chata. Ty masz 30 minut. Wyrzuć jakiś prawie. Play Sax Laxa, lecimy! Evron, takie luźne pytanko, co sądzisz o nowym Dragon Age'u? Myślisz, że kiedy wyjdzie? O nowym Dragon Age'u? Nie mam pojęcia. Ja w Dragon Age'a jednego grałem i to jak byłem giga mały. Nie śledzę niestety. K***a, powiem wam, że Rockstar jest jedyną ostoją, w którą jeszcze jest wiara, że gra będzie d***ana. Mówię na temacie GTA 6, bo... Wiedźmin trójka giga dobra, były oczekiwania, wyszedł Cyberpunk i tak se, no nie? Blizzard kiedyś każdą grę robił do teraz tak sobie, no nie? A Rockstar dalej, wiecie, oni bardzo długo robią to GTA 6, no nie? Więc oczekiwane są duże. Siema, no to prawda, tylko wiesz co, siema, jest problem taki, że te ceny są ustatkowane trochę administracyjnie, wiesz? Bo my na początku je sprzedawaliśmy giga drogo, bo ogólnie wytrychy były bardzo rzadkie. I admini nam powiedzieli, żeby sprzedawać się taniej, bo ludzie narzekają, że nie da się wytrychów, bo mamy monopol. Bo Far Underground jeszcze nie wiedziało, jaki pattern jest, no nie? Więc wiesz, znowu byliśmy trochę u***ni przez adminów, nie? Powiem wam szczerze, czat, że mega mi się podobał wczoraj event dlatego, że actually my przez event mogliśmy jakby trochę potoczyć losy tego, co na serwerze zostanie dodane, nie? O, 4 widać. Bo faktycznie były 4 opcje, to jest ciekawe. Jeszcze widział? I z jednej strony 5 Evron, ale z drugiej strony... No już nie. Wiecie, na początku byliśmy dla pokazu jebani. To niektórzy poszli sobie i tak streamerzy na inny serwer, nie żeby tutaj palcami kogoś wytykać. Więc to też nie jest tak, że jak serwer jest nie ukierunkowany, to nagle wiecie, wszyscy się rzucają, nie? Bo z jednej strony... A nawet jak nie zdążymy, to ogarniemy tego informatyka wtedy. Wiecie, jaki jest problem ludzi? Wydaje mi się tak ogólnie. Ludzi, którzy narzekają. I obskoczymy go. Ludzie, którzy narzekają... Dzisiaj labo pobijem rekord. Oni sami nie chcą wyjąć inicjatywy. 154. No nie? Bo z jednej strony... No i pokczą. Jakby oczywistym jest, i to jest moim zdaniem bardzo normalne, że jeżeli deweloperzy zrobią jakiś feature, na przykład apka,
To dużemu streamerowi pokazują pierwszemu. To jest marketingowe. Wiecie, deweloperzy zarabiają i mają pensję z owki, no nie? A owka to są ludzie wszyscy, no nie? Więc wiadomo, że jak masz duży feature, to komu chcesz to pokazać? No streamerowi, no nie? Jak jakieś EA Games płaci streamerom, żeby zagrali w Simsy. No po prostu robią jakiś dodatek, to płacą streamerom, no nie? Ale potem... Zawsze te eventy są trochę takie, że finalnie na przykład wiecie, może te wszystkie stare bajki. Jakby to są jednorazowe rzeczy, no nie? To nie jest tak, że my mamy dostęp do mieszkań i możemy je farmić, tylko jest chłop, którego i tak wszyscy muszą znaleźć. A to, że my mamy grinderów, no to unlucky było mieć grinderów, es? Dobra, udało się wziąć. Chodź szybko, czekaj. Co? Broń macie? No. No. Poczekaj, kolego. Co? Do auta. Bierz go do auta. Mamy zakładnika. Zaraz go przepytamy, tylko zrobię robotę. Co tak zaznaczyłem? Pojechali, patrzyłeś na nas, co? Szczerze? Podglądaczu, stalkerze? Nikogo nie miałem zamiaru podglądać. Podglądasz nas? Masz coś do nas? Czego tam włócznie w dłoń. No odpowiadaj, odpowiadaj, bo cię zaraz laborant... Nie tego słowa. Usi. Musimy zaatakować. Immediately. Odpowiadasz, tak. Czy nie odpowiadasz? Odpowiadam. Szukałem, szczerze, miejsca, gdzie można wziąć trackera. Trackera, ta? To teraz słuchaj, mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Mogę ci sprzedać tą informację za 10 tysięcy, a ty nie możesz odrzucić tej propozycji. Pokażemy ci trackera za... No to w takim razie... Zatankuj. Zatankuj pod dla siebie. Zatankuję. Przepraszam bardzo. Ty, faktycznie jakiś default boy. A co ma? Ryby! I wędkę. No to bierz ryby, to jest dużo warte. Magazyn nie są. Będę... Zobaczymy jaki ma dowód zaraz. Muszę schować broń. I czym się Everdeen zajmujesz w mieście? Aleksander Everdeen, zgadza się. I teraz słuchaj tego, patrz to. Cześć misiaczku, słuchaj, sprawdziłbyś mi jednego typa, ponieważ on chce ode mnie zasiłek wziąć i chce sprawdzić, czy faktycznie jest taki biedny. Sprawdziłbyś mi jedno nazwisko? Co robisz? Jak najbardziej, mecenasie, kto ci zalega z płatnością? Już ci mówię, czekaj, dowód. Proszę jeszcze raz pokazać dowód, proszę pana. Aleksander Everdeen. Aleksander Everdeen. Przez X? Tak, Aleksander przez X i Everdeen. Powiedział, że on nie ma nic na koncie i czy może dostać zasiłek. Myślę, że to się zweryfikuje, chłopie. Aleksander Everdeen. 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 Jego status majątkowy. Nie ma nic? Okej, okay, rozumiem, dzięki. Faktycznie biedny, ale widziałeś, jak go zweryfikowała? Dobra, czekaj, idę. Normalnie same suby na czacie, PDO, k***wa. Proszę nie gadać przez telefon, jak pani robi zatrzymanie! Zagada typiana, halo? Skręć tu gdzieś. Ale bieda dom, chłopie, co jest? Czy wie pan, jaki pana los czeka? Niestety, ale muszę panu skonfiskować telefon oraz kartę SIM. Panu, weź ty, jak ogarniasz? No teraz muszę. Aż zaczęły chmury płakać. Bóg płacze, patrząc na to, jak próbujesz mu stać od góry. O! Tracker! Tracker! To jeszcze jeden tracker. Dzisiaj widzowie tyle hajsu zarabiamy, że to jest insane. Nie ma opcji, żeby tego siądzać. Erwin. Dzięki! No mamba. Mówi, to jest mamba. Wszyscy mają mamba. Mam i ja. My jedziemy po drugie auto na przesiadkę, żeby było. Dobra, nie można rozwalić samochodu i trzeba poczekać, aż nadajnik się wywali. Jaga! A to pan do mnie. Policja reaguje na alerty, bruch! Jedziemy. Parafia Świętego Kuja. Pepi. No i odra... Mać, no i patrz, wyjeżdża ci taki. Nie dało się tego przewidzieć. Oni ogarniają auto na przesiadkę. Tak. Nie mogę. 7 dni, no dziękuję bardzo. Nie wiem, ja mam większą bekę, że David stracił licencję, Carbo stracił licencję, jest poszukiwany, a ja od codziennie mam na licencję. Insane.
Dobra, spokojnie. Jedź powoli, no w sumie tak, bo póki ja nie mam po co ich na razie zgubić, bo jest jeszcze tracker, no nie, w sensie GPS. Możesz go nazwać kością. Proszę pana, nie spodoba się to panu. I prawdopodobnie może pan na mnie krzyczeć, ale mam właśnie trackera i uciekam. Więc... Nie, tylko po prostu no potrzebuję 10 minut. Tu? No 10 minut potrzebuję tak, żeby to zakończyć, wie pan. Bo jestem w pojeździe. To git, to się spotkamy. In touch. I zaraz będzie noc i powiem pranie, w nocy do mieszkania. Dobra. Tak! W razie czego mam buleta, dzwoń, kiedy przesiadka to w standardowym miejscu się ustawi. Słuchaj, Karmo, jestem takim driverem, człowieku, on nie ma szans. No, ty jesteś tak... No, już mnie chciał obrazić. Jaga, kogo i no, Evrona na kogo? Widzę, z racji trackerka, żeby tutaj rozruszać troszeczkę towarzystwo, wykonamy kubusiowy fanginier. Nie, no nie, bo kubusiowy może zakończyć się dachowaniem. Stał p***olony, stał i skręcił jak... Ja go widziałem z dystansu tego to chłopa. Prosto, w prawo albo w lewo. W dowolnym momencie, to skręcił w idealnym i w idealną stronę. No teraz to mnie trochę... A bo ja jadę za szybko. O, Jester! Dymiący się! Co jest, o kur... ma gigalagi. Lecimy, pasuje robota! Pasuje! Nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, w sensie ja wiem, gdzie to było, tylko muszę pojechać wyżej. Jezu, myślałem, że pojechał gdzieś indziej. W sensie stanąłem, bo i tak jeszcze mam tego, GPS-a, więc... Minęło 5 minut, teraz... O, to jest super fajny kościół, nie? Patrz, ładnie wygląda. Ale będziemy mieli tą taką giga katedrę, my ją chyba mieliśmy na Lakeside'zie? Gdzieś była ta taka giga katedra. Na p***y Makaren! Policja już coś nie wjeżdża, tak? Ty co jest k***a? Pojechali. O, krzyży, pomoc! Ile ten tracker trwa? Madge! Ja tak zgubię tego chłopa szybko, ja p***. Patrz! Widziałeś to? Widziałeś to? Pog, u. Full speed, widzowie. High pace race. Hyś. Oj. O Jezus. Jak to ci chce pomóc? Evan Reed, jak będziesz musiał, bo sporo oplute, maj Podlasie. Oplute to w ogóle takie słowo... toksyczna, bym powiedział. Można powiedzieć, ominąłeś, przeoczyłeś. A oplu to takie, na przykład, mówi, hej, Evron, to mój 10 miesiąc. Jest takie, bardzo nie. O, GPS, udało mi się. Witam, czy jest możliwość, aby został pan moim, Jezus. Moim co? Bety, widzowie, adwokatem, idolem, mentorem, współpracownikiem. Psem, księdzem. Gościu, uliczki normalnie robione. Thanks.
Mam nadzieję, że nie będzie oplute 11 miesięcy. Sadge! Nie będzie oplute, widzu, ale nie patrzę teraz. Pog, pog, pog! Uliczka z lewej. Uliczka on the left, on the right. Dobra. Teraz firmowy trik. Ale kiwka, ja p***olę. Pyk! Pyk! Dobra, pierwszy raz zrobię! Tak? Dobra. Dobra, rozpoczyna się piekło zatem. No dawałem mu fory, żeby się pobawić, ale jeżeli chce mnie wyśmiać, to nie ma problemu, jakby się... Daj mi minutę. Patrz. Odjedź w długą. Nie. On ma szybszego V-Maxa. Ale jest prędkość. Speed Demon. I... Erwin Driver Knuckles. Widzowie na czacie pochczampują. Fajerwerki na czacie. Hype Train odpalony. Posłuchaj, mam 2 minuty na oddanie trackera. Jadę oddać. Poddajemy psa. Jedziesz oddać, poddajemy policjanta. Tak. Jasne. Podoba mi się ten głos. Jasne. Jasne, PPW. Jasne. Ty, no na paletu mam to oddać, co jest? Oddać go mieliśmy! Czemu go pitujesz? Nieładnie robisz dla policjanta. Żeby zdążył, bo on ciebie chciał pitować, zajeżdża, żeby ciebie pitować. Coś ty człowieku, ja jadę tak na full p***dzie, stary, w niego. Ale muzyka, ja p***dzę. Co się dzieje? Przecież jak normalnie uciekał. Z miliardem w gotówce. What now, b***h? Dawaj go! Nie skończyłem z tym psem! Napadamy go! Wysiadł, wysiadł. Pana do mnie je. Dawaj go! Napadamy go! Skończył się dzień dziecka! Ale laki, bo broń mi się zaczęła, nie mogłem s***ć w ogóle. To ty! Nie p***l!
Ty, jak działa GPS? Cały czas będzie się wskazywał? Tak. Weź się, psy! Muszę mieć taki dystans, żeby mógł wpisać GPS-a. W ostateczności go wypierdolę po prostu. Tylko gdzie są nasi? Hello? Dobra, jest przewaga. Dobra. Spitujcie ich, wyjebałem mu gipsa! Dobrze, dobrze! O, źle. To jest moja żona! Widzisz, to k***a nie uda ci! Ja p***ole! To jest różnica państwa szelmi, człowieku! Jak mi teraz do... Opad nie mam. A tu jeszcze. Dobra, Shelby, żona cię uratowała. Zostawiam cię. Zostawiam w tym samochodzie Shelby'ego i się przesiadam! Zostawiam w tym fozie Shelby'ego! Jesteś bez rozkazu! Jedziesz, k***o! Co ty, k***o, robisz? Au, 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 au! Przecież chyba jakaś przerwa na papieroska była, jak wsiadłem? No nie. Co ty z czym ustaliśmy? No bo skręcisz prawo. Tłumaczę lawo, że mnie łeb od deszczu, nie wiem dlaczego. Wy i te wasze soczewki, zajebane. Kurwa, będzie ładnie. Pojechali prosto. O, był ogień! Dobrze było, dobrze było. Będzie po jakiś transport tutaj. Dobra. Shelby za mną jechał, dlatego taki opór. Słuchaj, udało się, ale dym niesamowity się wydarzył. Do Shelby'ego, zabiłem go, ale jego kobieta podłożyła mi jakąś kolczatkę i musiałem go wymienić na za życie. Teraz siedzę pod mostem i czekam na transport. Dzięki, zaraz odbiorę ciastko, ale z taki tym... A Jezus, jak jest dym. O Jezu, powodzenia. Uważaj sobie.